Cześć. Czy blockchainy publiczne, takie jak Bitcoin czy Ethereum, znajdą zastosowanie w biznesie? Czy też czeka nas świat oparty o prywatne, zamknięte rozwiązania, takie jak IBM Hyperledger czy Corda? Czy duże przedsiębiorstwa i korporacje dadzą przekonać się do rozwiązań opartych o kryptowaluty jako nośnik wartości, czy też zostaną przy czystym DLT, czyli przy blockchainie wykorzystywanym jako taka baza danych, do tego jeszcze wolna? Na te inne tematy traktuje konferencja I Love Crypto, która już niedługo w Warszawie. No i dzisiaj krótko na ten temat. Zapraszam. Roku Microsoft ogłosił, że w oparciu o blockchain Bitcoina będzie budował rozwiązanie do zarządzania zdecentralizowanym ID. Wcześniej jeszcze Ernst & Young ogłosił pracę nad protokołem Nightfall, który ma zapewnić prywatne transakcje dla Ethereum. No więc widać, że duże przedsiębiorstwa, korporacje zaczynają się przekonywać i wchodzić też w ten otwarty, publiczny blockchain z kryptowalutami. No i właśnie między innymi na te tematy konferencja I Love Crypto traktuje. Przeglądałem sobie agendę tej konferencji, wydaje mi się super ciekawa. Właśnie łączy tematy zarówno te związane z dużymi przedsiębiorstwami, z wdrożeniami w korporacjach, zahacza o rynek polski, ale łączy też tematy inwestycyjne związane z kryptowalutami. No i te tematy się między sobą przenikają, więc zapraszam, zachęcam. Ta konferencja odbędzie się właśnie tutaj w Złotych Tarasach 18 marca. Jeżeli jesteście w pobliżu, to myślę, że warto wpaść. A co na agendzie? A na agendzie zobaczymy m.in. Radosława Wojdowskiego z Ernst & Younga, mówiącego o publicznym blockchainie. Będzie mowa o Nightfall, czyli właśnie o protokole zapewniającym prywatność dla Ethereum, bo jak sobie możemy wyobrazić, dzisiaj jednym z takich głównych showstopperów dla adopcji blockchaina publicznego w dużych przedsiębiorstwach jest zbyt duża transparentność, znaczy wszystkie transakcje są do wyśledzenia na blockchainie. Nightfall, czyli protokół opracowany przez Ernst & Younga, zapewnia, aby te transakcje mogły pozostać prywatne, więc będzie niesamowicie ciekawym posłuchać, co udało się dokonać w tym zakresie. No ale będzie też przedstawicielka IBM Hyperledger, mówiąca o przypadkach użycia stricte prywatnego blockchaina, jakim jest Hyperledger, w różnych obszarach biznesu. Zobaczymy też m.in. Roberta Kałużę. Robert reprezentuje polsko-brytyjski fintechowy startup Bilon. Bilon dostał chyba jako pierwszy zgodę KNF-u do działalności jako instytucja obrotu pieniądza elektronicznego. Dostał też kilkumilionowe granty unijne na rozwój swoich projektów. No i z tego co wiem, tutaj ma jakieś udane wdrożenia na rynku polskim, więc będzie niesamowicie ciekawie się dowiedzieć, co się dzieje tutaj na polskiej scenie blockchainowej. Dla mnie tym bardziej ciekawie, że Roberta znam jeszcze z czasów mojej pracy dla jednej z dużych korporacji IT kilka lat temu. No ale zobaczymy również reprezentantów publicznych blockchainów, to tych takich najbardziej rozpoznawalnych. Zobaczymy Cardano. Tutaj Marcin Szamotulski będzie opowiadał o problemach, z którymi muszą się zmierzyć współczesne platformy do smart kontraktów. Cardano swoją drogą w tym roku ma zapowiadany bardzo duży release, znaczący, o nazwie Shelly, więc nie wiem, czy Marcin o to zahaczy, czy nie, ale też bym się chętnie dowiedział, co takiego nowego zobaczymy tutaj w tym release Cardano. Zobaczymy też m.in. reprezentanta projektu Dash. Dash to kryptowaluta, która zapewnia transakcje prywatne, jak i publiczne. Jest to jeden z takich bardziej rozpoznawanych, myślę, blockchainów w świecie krypto. No i tutaj zobaczymy Roberta Więcko, którego zresztą też znam z poprzedniej pracy i pozdrawiam. Robert będzie mówił o tym, jak wygląda ta kryptorewolucja, czyli co było zapowiadane, a co mamy. Myślę, że też to może być bardzo ciekawa prezentacja. Osobiście z zaciekawieniem czekam również na wystąpienie Rafała Zaorskiego z Trading Jam. Rafała cenię m.in. za walkę z piramidami finansowymi w obszarze krypto, które przynoszą tutaj dosyć niechlubną chwałę. Rafał potrafi ciekawie mówić. Nie wiem, czy będzie tym razem o inwestowaniu, o tradingu, czy może o czymś innym, natomiast na pewno to jest człowiek, którego warto posłuchać.
Będzie Lech Wilczyński, którego myślę, że społeczność kryptowalut w Polsce też dosyć dobrze zna. Lech będzie mówił o Lightning Network, no ale będą też ludzie z CoinFirm, będą osoby od MakerDAO, więc no, znane projekty. I masa innych tematów, będzie o tokenizacji, o zastosowaniu blockchaina w gamingu i o cyfrowej rewolucji, więc masa różnych interesujących tematów. Podoba mi się, że konferencja ta wydaje się łączyć i biznes, i kryptowaluty, i inwestowanie, i budowanie, więc jest taka urozmaicona. Sporo się tutaj spodziewam po tym wydarzeniu. Będzie tam też między innymi taki panel dyskusyjny właśnie ze strony delivery i ze strony biznesu. Będzie IBM, Microsoft, Oracle, KPMG i będą osoby z Alior Banku, AXA, Ziaja, więc znowu połączenie biznesu, delivery czy też consultingu. Wydaje mi się, że realizacja tej konferencji jest na najwyższym poziomie. To są ci sami ludzie od gazety I Love Crypto, którą znam, i materiał tutaj przedstawiany jest no, naprawdę w dostępny sposób i no, na wysokim poziomie, więc tego samego się spodziewam po tej konferencji. No i zobaczymy, pewnie powstanie jakaś krótka relacja na koniec. Warto też dodać, że te prezentacje są krótkie, znaczy one są utrzymane w takim TEDowym kształcie 18-minutowym, więc chyba nie będzie przynudzania, taką przynajmniej mam nadzieję, będzie konkret. Cała konferencja jest też utrzymana w takim gamingowym, opartym o blockchain w ogóle schemacie, czyli wszyscy prezentujący są wynagradzani, ale to wynagrodzenie zależy od ocen uczestników, czyli to uczestnicy oceniają na koniec prezenterów i oni w zależności od tego, jak im poszło, dostają takie czy inne wynagrodzenie i jest to wszystko widoczne na blockchainie i publiczne. No więc to zapowiada, że no, ma nie być marketingu, no bo jakby prezenterzy są opłacani, no i mamy wpływ na to, żeby wynagrodzić tych, którzy najlepiej sobie naszym zdaniem poradzili. To jest, myślę, taki bardzo ciekawy, oryginalny aspekt tejże konferencji również. No i byłoby już w ogóle super, jakby to wszystko było jeszcze za darmo, no ale aż tak dobrze to nie ma. Wejście na konferencję kosztuje 470 zł. W ramach tego macie wejściówkę, jakieś tam materiały konferencyjne i jeden numer I Love Crypto. Ewentualnie, jeżeli chcecie troszeczkę więcej dostać, no to za 670 zł jest roczna prenumerata I Love Crypto, udział w konferencji, udział w afterparty po konferencji i jeszcze tam jakieś inne drobniejsze rzeczy. To jest i dużo, i niedużo. Być może wasz pracodawca jest w stanie jakoś wam pokryć te koszty. Na pewno jakby poza samymi rzeczami, które są na agendzie, dla mnie zawsze jest cenne jakby ten networking, który na takich konferencjach się odbywa. Osoby, które można poznać, to jest również nieocenione. Wszelkie linki do informacji znajdziecie w opisie pod filmem, więc jeżeli się skusicie, no to mam nadzieję, że do zobaczenia, ja tam będę, pilnijcie mnie, chętnie również chwilę pogadam. Na dziś to tyle, pozdrawiam.